Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z My Summer Car. Tym razem już z nowego sprzętu, który zakupiłem, który kosztował mnie w sumie 11 tysięcy. I celowo zostawiłem licznik FPS-ów włączony, bo chciałem Wam pokazać, jak mniej więcej ta gra działa na takim sprzęcie, na który trzeba wydać 11 tysięcy. Otóż do FPS-ów należy sobie doliczyć jeszcze jakieś tam 10-15, bo program podczas nagrywania je zabiera, bo obciąża procesor, a procesor jest w tej grze najważniejszy, pełni największą rolę, więc jeśli ktoś by chciał kiedykolwiek kupować komputer, to wybierajcie taki procesor, który ma bardzo duże taktowanie na jednym rdzeniu. Tutaj gdzieś specyfikacja będzie się pojawiać tego komputera, który kupiłem. No i jak możecie zobaczyć, szału nie ma. Mam wszystkie możliwe ustawienia włączone, wszystko jest na najwyższym poziomie. Coś tam chodzi w tle, jakiś chrom, więc może też jeszcze coś tam obniżać te FPS-y, ale wątpię, żeby to aż było tak drastycznie. Pokażę Wam swoje ustawienia. Tutaj mam wszystko włączone, to w zasadzie to się nie liczy. Mamy dystans rysowania, mam na maksymalne ustawienie 9000 i powiem Wam szczerze, że spodziewałem się, że będzie lepiej. Naprawdę. Że przynajmniej te 100 FPS-ów to będę mógł osiągnąć, ale trochę się przeliczyłem. Teraz można zobaczyć, jak bardzo ta gra ma skopaną optymalizację. No bo nie oszukujmy się, tak? Jest i 7 tutaj, 9 generacji, gdzie w trybie turbo tam chyba ma 4 coś gigaherca na rdzeniu. Więc to powinno być, to powinno w ogóle działać wyśmienicie. A mam 60 FPS-ów podczas nagrywania. Dobra, ale między innymi o to chodzi, że jest i tak lepiej niż na moim poprzednim sprzęcie, bo mam no, 2 razy więcej FPS-ów. Na sprzęcie wartym może z 2000, 2-3, że tak powiem. I no dobra, wyszedłem z domu, mam 60 parę. Dobra, ale tym się nie będę przejmował. Mam klawiaturę hybrydową, więc to jest takie połączenie takiej normalnej klawiatury. Zapomniałem teraz, jak ona się nazywa. Dobra, mniejsza z tym. Normalnej klawiatury jest połączona z mechaniczną, więc jeśli Wam będzie to przeszkadzało, po prostu ten dźwięk z tej klawiatury, to ją po prostu się zamieni na jakąś zwyczajną na czas nagrań. I tak. My Summer Car w 2K wygląda jeszcze gorzej niż Full HD. Naprawdę. Po prostu wszystko jest tak jakby takie rozciągnięte. Tak jakby ta gra nie była jakoś za bardzo dostosowana do wyższej rozdzielczości niż Full HD. Ale przynajmniej na tym monitorze są jakieś takie kolory fajne. To po prostu jest takie u mnie tak spikselowane, że aż oczy bolą od patrzenia. Może dlatego, że światło jest włączone. Czekajcie, bo to nie to. O co, teraz tego nie wyłączę? Dobra. Okej. Okay. Nie, to jak światło było zapalone, to po prostu to było tak, że oczy bolały od patrzenia. A ja tutaj widzę, że mam syf trochę, więc ja bym sobie ogarnął w tym odcinku ten garaż, żeby to wszystko jakoś tam ładnie wysprzątać. Między innymi jeszcze pojedziemy sobie do miasta. Zobaczymy, jak tam FPS się trzymają. Zobaczymy, jak się trzymają tam przy Drag Race. No i ogólnie to taki odcinek poświęcony, żeby zobaczyć, jak w ogóle My Summer Car chodzi na tym sprzęcie. Ale w sumie chodzi o to, żeby po prostu Wam się jakoś tam przyjemnie to oglądało. Co kolejny raz powtórzę, nie zmienia faktu, że liczyłem, że będzie lepiej. Naprawdę. Nie używam żadnej modyfikacji, jeśli chodzi o optymalizację. Bo gdybym użył na przykład mopa, to może i tam ze 100 by było. Jakby się tam powłączało jakieś miasta i tak dalej. Te wszystkie obiekty, które nie są w pobliżu, bo w sumie to one generują ten problem, że wszystko się ładuje momentalnie podczas rozpoczęcia gry, a nie tak jak w innych grach, że jeśli jesteście blisko albo macie skierowaną kamerę. Dobra, się czekajcie, bo tak, tutaj być może dlatego mam tutaj mało FPS-u, bo mam straszny burdel tutaj w garażu
I też to może być przyczyną. Zobaczymy, jak to będzie w mieście. Zobaczymy, jak ja sobie wywiozę te wszystkie stare graty, które mi nie są do niczego potrzebne. I to chyba wszystko. Zabieram się do roboty. Dobra, między innymi wszystko sobie pozabierałem tutaj. Zostawiłem sobie te fotele standardowe, bo one mi się w sumie przydadzą później. Jeśli chodzi o dziewczynę, to widzę, że mam jeszcze parę rzeczy do zamontowania. Tu widziałem, że mam jeszcze pasy bezpieczeństwa, ale nie mam klatki. Więc to też będzie jakiś tam progres później, żeby to sobie tą klatkę założyć. Ogólnie panele boczne muszę sobie jeszcze wytrzasnąć i antena. Antenę trzeba sobie zamówić, ale to nie, to w następnym odcinku. Dzisiaj skupimy się tylko na tym, żeby sobie to tutaj uprzątnąć i chyba to było wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czemu on ciągle spada? On sobie powinien tak stać tutaj. To opakowanie z grilla raczej powinno być tutaj w środku. O, ja wydaje mi się, że z tą klawiaturą będzie masakra tutaj, ale dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Czy mam wymieniać na jakąś po prostu cichszą, starą, membranową? O, bo to się membranowa chyba nazywała. Czy po prostu mam ją zostawić tak, jak jest teraz? No to w zasadzie chodzi o was, żeby to wam nie przeszkadzało. Jeszcze widzę tutaj jeden taki śmietnik. To mi w ogóle nie jest do niczego potrzebne. Do kolekcji. I standardowo sobie to tutaj wywieziemy na wysypisko. Dobra. Chyba wszystkie ustawienia są odnośnie prowadzenia takie same jak poprzednio, chociaż starają się to jakoś tam ustawić tak jak było, ale to wyjdzie w praniu dopiero. Jeśli chodzi o moją specyfikację sprzętową, to no proszę was, nie piszcie mi coś tam, że AMD lepsze i tak dalej, bo po prostu padło na Intela z tego względu, że AMD ma problemy z Adobe Creative Cloud, na którym w sumie pracuję i jest mi on potrzebny do tego, żeby to wszystko płynnie działało, dlatego też właśnie padło na Intela. Bo na nim nie ma w ogóle problemów. Działa to wyśmienicie. Więc dlatego postanowiłem no więcej zapłacić za komputer, ale mieć jakiś tam komfort z pracy. A nie żeby tam się denerwować, że mi się, nie wiem, po prostu Premiere Pro zawiesza, czy Photoshop gdzieś czegoś nie chce przetworzyć, czy coś. No ogólnie dużo ludzi miało problem na AMD-kach właśnie z tym pakietem od Adobe. Dlatego też, no nie ryzykując w zasadzie, po prostu wolałem wybrać infrastrukturę Intela i mieć pewność, że to będzie po prostu normalnie chodziło, nie? No, tu widzę, że mam aparat. A czemu on tutaj jest? Czyżby sobie wypadł poza mapkę? Ale sobie go wrzucę tutaj, bo może on mi się kiedyś przyda. Tak jak mi się przydał do tego, żeby ducha zobaczyć. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to może sobie zobaczyć na moim drugim kanale. Bo w My Summer Car jest duch prawdziwy. I to nie były żadne modyfikacje. To nie było żadne żaden duch nie był dodany w postprodukcji. Po prostu to jest taki jakby easter egg z tym związany. Ale nie będę wam nic więcej zdradzał. Jeśli ktoś będzie chciał sobie zobaczyć, to wystarczy w wyszukiwarce w Google wpisać duch przy chatce Venti i możecie sobie zobaczyć, o co w tym wszystkim chodziło. W sumie polecam, bo sam byłem zaskoczony, jak mi ktoś o tym napisał, żebym coś takiego sprawdził. I faktycznie potwierdzam. Więc nic nie zostało tam sfabrykowane ani nic takiego. Nawet sami możecie to się o tym przekonać. Dobra, jedziemy do miasta. Zobaczymy mniej więcej, jak to wygląda. Bo no tutaj mamy, widzę, 75, ale no tak jak mówię, 10-15 FPS-ów należy doliczać, bo program do nagrywania troszeczkę zżera. Tak więc powiedzmy, że mamy 90 tutaj. Więc no już jest lepiej niż w domu. Ale jeszcze o tym, ile w domu będzie, zobaczymy na końcu, bo już te wszystkie graty wywiozłem. A teraz zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało w mieście.
Wiecie co, ale tak jadąc tutaj do miasta, pomyślałem sobie, że rok, 2 lata i ten komputer będzie można znowu wyrzucić na śmietnik, tylko dlatego, że po paru aktualizacjach My Summer Car znowu stanie się pewnie jakieś niegrywalne i na tym sprzęcie będzie z 30 FPS-ów. Więc mamy styczeń 2020, zobaczymy, jeśli ta gra w ogóle będzie do tej pory aktualizowana, zobaczymy za 2 lata, jakie FPS-y w ogóle będą na tym sprzęcie. No bo nie ukrywajmy, taki komputer to raczej jest na lata już. Jeśli chodzi o jakieś nowsze produkcje czy coś, to bez problemu raczej będzie chodziło, ale mogę się nawet założyć o to, że po prostu za 2 lata na tym sprzęcie My Summer Car będzie chodziło na 30 albo 40 FPS-ach. Zapamiętajcie to, wróćcie za 2 lata do My Summer Car i zobaczymy po prostu, jak to się wszystko będzie zachowywało. No tutaj w mieście mam tak 70. 75 tak w porywach, w zależności w którą stronę sobie spojrzę. Więc no też nie ma tragedii, ale wciąż jestem zaskoczony, że jest tak słabo. Naprawdę spodziewałem się, że będzie lepiej, że będzie przynajmniej ta ponad 100. Temu się nic nie zmienił. W 2K dalej wygląda okropnie. Zresztą jak wcześniej. Dobra, a co tutaj się stało? Aha, bo ja tą maszynę sobie tutaj stąd zabierałem i chyba wtedy rozwaliłem szybkę. Ale ja mu chyba płaciłem za to, z tego co pamiętam. Ten się kręci. Dobra. To tu mamy mniej więcej ogarnięte. Teraz pojedziemy sobie do domu, zobaczymy jak to mniej więcej wygląda, bo chyba nie ma już jakichś takich miejsc strategicznych, żeby sprawdzać FPS-y, bo w sumie miasto i dom to jest takie są takie główne miejsca, gdzie najwięcej czasu jakoś przebywamy. No i dobra. Wracam do domu, zobaczymy sobie jak tam to teraz wygląda. Ogólnie to chyba nawet komputery z NASA by miały problem, żeby tutaj jakoś osiągnąć powyżej chyba 100 FPS-ów w tej grze. Naprawdę. Ja w sumie zostało 60. W sumie jak było, tak jest. No nie ma co się oszukiwać. Szczerze, jakbym tak prywatnie miał kupić sobie komputer za 11 tysięcy do My Summer Car, żeby sobie poprawić FPS o 30, to bym tego w życiu nie zrobił. Bym tego w życiu nie zrobił, ponieważ to się nie opłaca nawet. Jeśli ktoś gra tylko w My Summer Car, się nie opłaca wydawać tam, nie wiem, 10 tysięcy powiedzmy na to. Bo to jest bez sensu. No dobra. W zasadzie by było na tyle. Następny odcinek będzie jakiś pewnie fabularny. Coś sobie tam skoczymy dalej z historią. Może poszukamy tych części GT. O, i to chyba będzie dobry pomysł. No, dobra. To w takim razie dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Instagrama, zapraszam do subskrypcji moich dwóch kanałów i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Na razie.